Właśnie w tym miejscu powstaje nowa stacja metra Chrzanów, która ma być oddana do użytku za około 3 lata i wtedy będzie szybki stąd dojazd do centrum Warszawy. Natomiast to nie jest jedyna stacja metra, która teraz jest zbudowana. W ramach drugiej linii jeszcze powstaje stacja Lazurowa, jak i również Karolin, wentylatornie tornie szlakowe i pozostałe obiekty techniczne. Jak to dokładnie wygląda na sam koniec 2023 roku? Zobaczmy to w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Zapraszamy do metra. Witam Was tutaj, cześć wznosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał Zapraszamy do metra. Teraz jeszcze na sam koniec grudnia 2023, czyli de facto końca 2023 roku, udało mi się tutaj wpaść, przyjechać i nagrać, jak powstaje ostatni odcinek drugiej linii metra, przynajmniej aktualnie realizowany. Zaczynając tutaj oczywiście od stacji metra Bemowo, gdzie pociągi metra dojeżdżają. I może to jest dobry moment, żeby Wam przypomnieć, że dojeżdżają teraz, ale będzie trzeba wyłączyć tą stację metra, no tak za blisko mniej więcej jakoś około 2 lata. No ale zanim to będzie ten czas, to wiecie, też trochę czasu sobie przeczekamy. Tu też przy okazji będzie jeszcze budowana komora demontażowa, ale ona będzie realizowana, właściwie budowana, no w sumie tak jakoś na początku 2024 roku, pewnie rozpoczną się tu jakieś pierwsze prace budowlane. Z kolei w tym miejscu znajduje się punkt informacji z budowy i tam możecie dowiedzieć się najnowszych informacji, ale z tego co wiem, punkt będzie bardziej czynny tak już od nowego roku, bo aktualnie to jest taka trochę przerwa międzyświąteczna i międzysylwestrowa. Tymczasem tutaj mamy autobusowo-tramwajową, autobusową tymczasową, wciśniętą w pętlę tramwajową osiedle Górczewska, no i budowę samej stacji Lazurowa. Proszę bardzo, taki oto się prezentuje sama stacja Lazurowa, jak widzicie, no tam bardziej po stronie zachodniej, czyli to co teraz widzimy, widać faktycznie, że się więcej dzieje na budowie. Oczywiście budowa będzie realizowana tak samo jak na wszystkich pozostałych odcinkach i również na pozostałych stacjach, czyli najpierw powstaje strop przejścia podziemnego, czyli hali odpraw, a następnie koparki zjeżdżają, że tak to powiem, w dół i jest to realizowane wykopem podstropowym. Najpierw to powstają oczywiście jeszcze wcześniej ściany szczelinowe. Ściany szczelinowe mogliśmy zobaczyć już jakiś czas temu, jak powstawały, mniej więcej w obrysie całej stacji metra Lazurowa. Powstają też oczywiście przejścia podziemne na drugą stronę na ulicy Górczewskiej, no ale tutaj to są prace, które będą po prostu połączone z całym korpusem stacji w międzyczasie. Ta stacja, tak jak już powiedziałem, to nie jedyny raz, bardzo mi przypomina stację metra Wilanowska, z tym, że tutaj nie będzie budowanego DZP plus R, ale no, na Wilanowskiej też nie było DZP plus R, natomiast według mnie to jest dobre porównanie w związku z tym, jaki duży ruch komunikacyjny tutaj będzie potrzebny, no i to, że sama stacja jest przekoszona pod względem całego układu drogowego w okolicy. No i też w sumie są tramwaje, no i pętla autobusowa i tramwajowa. Choć tutaj tramwajowa jest dużo większa, no ale autobusów to też jest całkiem, powiedział, co nie miara, z tym, że tutaj autobusy nie mają zbytnio wyboru, bo wszystkie jadą właśnie do tej stacji metra, a nie będą jeździć do innych, jak na przykład tam ma to miejsce właśnie na Wilanowskiej, tam jeszcze do Kabat w teorii mogą dojechać autobusy. Ale dobrze, już wracając tutaj faktycznie do tego, co się tutaj dzieje na budowie, no. Widać, że powstaje strop. Nie mamy tutaj jeszcze jakkolwiek wykopu podstopowego. Większość terenu budowy jest już faktycznie wyrównana. Trwają jeszcze w niektórych miejscach przełożenia sieci, głównie na przykład właśnie w tym miejscu. Tutaj jeszcze trwają prace przy likwidacji starej jezdni. Tutaj będzie powstało te przejście podziemne. Sukcesywnie będzie to oczywiście realizowane. Jezdnia będzie przenoszona, bo ruch przy ulicy Górczewskiej ma być cały czas utrzymany właśnie w takim układzie, jak tutaj ma to miejsce, czyli po dwa fasy w każdym kierunku. No wiecie, tutaj dosyć duża pętla autobusowa też tam ma miejsce, więc tak to będzie realizowane, a tutaj wygrodzenie po drugiej stronie ulicy Lazurowej to jest miejsce, gdzie będzie wzmocnienie gruntu na właśnie łącznik tunelowy, który tam też już pewnie był już wykonany. Tymczasem w tym miejscu znajduje się wentylatornia szlakowa V03 i ta wentylatornia jest zaawansowana, jeżeli chodzi o budowę. Znaczy, za chwilę zobaczymy wentylatornię szlakową V02 i jak zobaczycie, co tam się dzieje, to tutaj to jest naprawdę duże prace. Ale nie, faktycznie trzeba przyznać, że tutaj budowa, jeżeli chodzi ogólnie o wszystkie odcinki, stacje i tak dalej, i ruszyła mocno z kopyta w porównaniu z tym, co było jeszcze ostatnio. Widać, że faktycznie jest już strop. Natomiast prace podstropowe będą realizowane później, bo najpierw trzeba wykonać ogólnie też cały tunel. Może tam zejdą lekko do poziomu -1 faktycznie prace podstopowe w formie wykopów, ale domyślam się, że większość prac będzie już faktycznie realizowana w momencie, kiedy będzie
gotowy tutaj tunel metra, no bo wtedy będzie trzeba się do niego przebić, połączyć i wtedy ta latarnia będzie mogła funkcjonować. Więc latarnia, jak widzicie, będzie po lewej stronie wystawać tutaj z ulicy, natomiast pod samą jezdnią po prostu się znajduje tak, aby połączyć jeden i drugi tunel, więc mniej więcej też widać, w jakim miejscu i w jakiej osi znajduje się sam tunel. Tu też przy okazji znajduje się ta słynna przychodnia, do której mają jeździć autobusy, natomiast nie wiem jeszcze, kiedy to będzie miało miejsce, najprawdopodobniej jakoś tak może w pierwszym kwartale 2024 roku pewnie już autobusy tam będą jeździć. Tymczasem stacja metra Chrzanów. No i tutaj w Chrzanowie, no, trwają prace, w sensie, no, nie pokażę wam ujęć specjalnie, jak to wyglądało miesiąc temu i teraz, bo byśmy mieli problem ze znalezieniem różnicy. W sensie, oczywiście tutaj prace są realizowane, widać, że trwają odwierty, trwają prace przy przekładaniu sieci, chociaż na ujęciach nie zobaczycie żadnej osoby na budowie, bo pojawiły się dopiero tak mniej więcej 10 minut po tym, jak wylądowałem dronem. Natomiast no, trwają tutaj prace, tak? Na pewno będą większe prace zaawansowane, jak się już faktycznie rozpocznie też tutaj budowa ulicy Nowoczuchowskiej, która będzie w tym przebiegu łączyć właśnie się z Chrzanowem tutaj na wprost. Prace nad Nowoczuchowską mają rozpocząć się na początku 2024 roku. Ta inwestycja jest realizowana przez prywatnego dewelopera i o tym będzie też specjalny film, gdzie dokładnie opowiem, jak to będzie wyglądać i jak będzie ta droga sukcesywnie tutaj łączona z całym układem dróg w Chrzanowie. Natomiast wracając do samej stacji metra, no, prace trwają i to chyba tyle, co najwięcej mogę powiedzieć, bo de facto to po prostu nie widzimy żadnych większych prac, które są aktualnie realizowane. Znaczy też trzeba pamiętać, że tutaj faktycznie stacja musi być gotowa w miarę szybko, ale nie tak szybko jak stacja Karolin, dlatego na stacji Karolin są aktualnie największe prace zaawansowane. No tutaj pewnie pod ziemią to się jeszcze dzieje, w sensie są przekładane wszystkie sieci podziemne, ale tutaj raczej było wszystko całkiem ładnie przygotowane. Także no tak to wygląda. Święta, święta i po świętach, natomiast to nie znaczy, że filmów więcej nie będzie. Wręcz przeciwnie, sam koniec roku będzie dosyć ambitny. Teraz macie film Zapraszamy do Meta. Jeszcze powinno się pojawić kolejne filmy z Zapraszamy do Meta w najbliższych dniach. Oczywiście będzie tego więcej, bo będzie jeszcze Zajezdnia na Nowo, tramwaj kierunek Gagarina. Będą też oczywiście pozostałe filmy, jak Warszawa Zachodnia, czy otwarcie drugiego toru WKD. Więc dużo się będzie działo. Jeżeli chcecie mi pomóc w realizacji tych wszystkich filmów, zachęcam do zostania patronami Avizonosza. Patronite, ukośnik, Avizonosz. Tymczasem wracamy do reszty filmu. Dobrze, lecimy dalej, bo faktycznie mamy do zobaczenia najciekawszą stację, jeżeli chodzi o prace budowlane. Mam na myśli oczywiście Karolin. No, Chrzanów pozostawmy z takim lekkim niedosytem, ale byłem tutaj dzisiaj wieczorem, nagrywając tą wstawkę na początku, jak i również to o wspieraniu przez Patronite'a i widziałem, że prace wtedy trwały, w nocy. Nie wiem, czemu w ciągu dnia nie były realizowane w środę, no ale w czwartek, jak teraz się pojawiłem, już faktycznie wyglądało to dużo lepiej. Tymczasem w tym miejscu mamy moją ulubioną wędlarnię szlakową VZ2, na której progres zaawansowania jest mniej więcej taki sam, jak na stacji metra Chrzanów. No nie, no dobra, na Chrzanowie się więcej dzieje, tutaj się nic nie dzieje, jest po prostu kawał błota, że tak to powiem, ogrodzony, pilnowany i strzeżony, w sensie, no może z tym strzeżony też w sumie dużo powiedziałem. Nie widziałem tutaj żywego ducha, ale też tutaj w sumie nigdy nie dotarłem, bo tutaj chyba jest zakaz dojścia. Na pewno kiedyś tam podejdę do nich, natomiast no jest, tak, znajduje się. Będą prace realizowane później. Tymczasem stacja metra Karolin i tu się dużo dzieje. A co konkretniej? No ta stacja musi być jako pierwsza zrealizowana w całości, jeżeli chodzi o część podziemną, do poziomu minus 2, czyli do poziomu, skąd będą odjeżdżać pociągi, ponieważ trzeba wstawić tutaj tarcze TBM. Tarcze TBM mają ruszyć stąd w kierunku stacji metra Bemowo już niedługo, a konkretniej w wakacje 2024 roku, więc zostało nam tak mniej więcej pół roku i przez te pół roku ma być tutaj wykopane całkowicie to wszystko na dół, bo do poziomu minus 2, ma być już tam przygotowana wędlarnia szlakowa VZ1, jak i również stacja Chrzanów. No a Chrzanów ma tak jeszcze prawdopodobnie plus 3 miesiące do tego czasu, więc pewnie za jakieś 9 miesięcy do tego, kiedy tarcza TBM tam faktycznie dotrze. Ale to nie zmienia faktu, że faktycznie te prace mocno ruszyły z kopyta i tego widać tu dużo. Po pierwsze, strop, który się znajduje mniej więcej na całej powierzchni stacji, która będzie się już tutaj znajdować docelowo. Oczywiście nie wliczając to miejsce, gdzie aktualnie odbywa się ruch samochodowy. Widać też, że trwają już prace faktycznie podstropowe. I zetkniemy sobie za chwilę, jak to wygląda na dole. Natomiast tutaj jeszcze sobie popatrzcie, faktycznie strop się pojawia. Ściany szczelinowe mniej więcej są już w większości miejsc, gdzie powinny być. I widzimy tutaj wyjście. Wyjście do przystanku autobusowego w kierunku centrum Warszawy. Tutaj właśnie już widać mniej więcej zarys tego wyjścia z metra, więc tu faktycznie prace już są aktualnie realizowane.
Tutaj ruch oczywiście został pozostawiony, drogi rowerowe są pocięte jak były, jak i również chodniki, ale da się jakoś przejść. No i tu mamy faktycznie już wykop podstopowy. Proszę bardzo, wykop jest, duży otwór. Jest to otwór technologiczny, największy, który się znajduje po tej stronie stacji. I tu najprawdopodobniej będą wkładane tarcze TBM. Dwie tarcze, które będą drążyć się stąd do stacji metra Bemowo i pierwszym przystankiem po trasie będzie oczywiście stacja metra Chrzanów. Mam nadzieję, że tym razem na tej budowie będę mieć okazję, tak samo jak w Łodzi, zobaczyć przebicie tarcz TBM do poszczególnych stacji, czy rozpoczęcie faktycznie wyrysania, bo to będą faktycznie historyczne chwile, bo to będzie ostatnie odcinki, które będą budowane w ramach drugiej linii metra. A tak wygląda sama budowa, właściwie wykop podstopowy. Są koparki i kolejno te poziomy dwa w dół będzie to wszystko wykopywane. No tam aktualnie, gdzie był dron i gdzie widzieliście to, będziemy w przyszłości za 3 lata kasować bilety, bo mniej więcej za 3 lata ma się zakończyć budowa. Więc tam po prostu będą bramki biletowe i będzie można kupić bilet. Nie będzie lokali handlowych, bo tych lokali nie będzie na tym ostatnim odcinku właśnie w ramach tych trzech nowych stacji metra. Tymczasem tutaj znajduje się całkiem duże zaplecze techniczne z różnymi materiałami właśnie do przekładania sieci, jak i również do materiałów, które są niezbędne do budowy nowych stacji metra. No i tak mniej więcej wygląda cała budowa, jeżeli chodzi o nowe stacje. O stacji techniczno-postojowej Karolin, czyli z całym zapleczu technicznym drugiej linii metra, nie będę wam mówić w dzisiejszym filmie nic. Dlaczego? Bo specjalny film niemu poświęcę. Pojawi się on albo 30, albo 31 grudnia, więc będziecie mogli go zobaczyć za 2 bądź 3 dni de facto. I tam dokładnie wam pokażę, jak powstają nowe obiekty, jest ich co niemiara, jak już nie widać właściwie miejsca, gdzie była wcześniej betonia, no i oczywiście pozostałe aspekty, jeżeli chodzi o stację techniczno-postojową Karolin. Więc jeżeli nie chcecie tego przegapić, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeżeli ten materiał o nowych stacjach i wentylatorniach szlakowych wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ten film był obcięty, jeżeli chodzi o nagrania dookoła, którymi na przykład latałem nad wentylatornią VZ2 zazwyczaj, czy nad stacją metra Karolin, w związku z tym, że były bardzo złe warunki pogodowe i wiatr był mocny. To, że w ogóle ten film udało mi się nagrać w środę, to jest istny majestersztyk, że mi się udało i że drona mi nie zwiało, bo faktycznie warunki pogodowe, pomimo tego, że są lepsze w Warszawie niż w poprzednich dniach, cały czas są bardzo wieczne i bardzo niedobre, jeżeli chodzi o latanie dronem i nagrywanie dla was tych wszystkich filmów. A tego też będzie trochę tych mniej filmów na sam koniec miesiąca, głównie dlatego, że ja po prostu nie mam już czasu montować tych filmów, bo one już mi się piętrzą w kolejce i będziecie je widzieć po prostu na początku stycznia, bo z tego co widzę, na początku stycznia też będzie kiepska pogoda, więc po kolei będziecie mogli dokładnie zobaczyć, co tam jeszcze się działo na sam koniec grudnia. No i mam nadzieję, że te filmy się jeszcze pojawią, no oczywiście. No i z ważnych informacji, jutro ma być oddanie do użytku drugiego toru WKD oficjalnie. Postaram się ten film, aby się pojawił jutro, najprawdopodobniej tego samego dnia, chociaż sam jestem dosyć mocno zajęty jeszcze tego dnia później po południu, więc zobaczymy, jak mi się to uda wszystko nagrać. No i film z Warszawy Zachodniej też będę bardzo chciał nagrać jutro. Nie wiem, czy mi się to uda. Jeżeli mi się nie uda, to obawiam się, że będzie problem z nagraniem go jeszcze w tym miesiącu, ale wiem doskonale, że jest bardzo dużo osób, które czeka na film z Warszawy Zachodniej i było mnóstwo Zakopanego, a chcielibyście też zobaczyć, co się dzieje w Warszawie. Postaram się, aby on też się pojawił jeszcze na koniec tego miesiąca. No a z Zakopanego jeszcze zobaczycie kilka filmów w najbliższym czasie, jak i również z zajezdnia Neopol, tramwaju, na Gagarina, czy jeszcze jakichś tam innych inwestycji, które mam w zanadrzu, jak to mówi się, as z rękawa, jeszcze jakieś tam mam. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Dzisiaj już nie będzie żadnych kolejnych filmów. Cześć!